Cześć, witam serdecznie, drogich słuchaczy, w kolejnym odcinku pozytywnego podcastu. Dziś chciałabym porozmawiać o jednym z najważniejszych aspektów naszego życia, a mianowicie o miłości i związkach. Często nawet w najbardziej kochających relacjach pojawiają się momenty, kiedy czujemy, że coś się nie układa, że nasz związek potrzebuje odnowy, odświeżenia, wzmocnienia. I czerpiąc z mądrości Złotej Księgi Saint-Germain, spróbujemy dzisiaj odkryć, jak możemy wnieść nową energię do naszych związków i zbudować silniejsze, pełniejsze relacje. Zapraszam. Zanim zagłębimy się w konkretne kroki, warto zrozumieć, że każda zmiana w związku zaczyna się od nas samych. Złota Księga Saint-Germain przypomina nam o sile naszych myśli i słów, prawda? I to, co myślimy, jak mówimy o naszym związku, ma bezpośredni wpływ na to, jak ta relacja się kształtuje. I często nie zdajemy sobie sprawy, jak wielką moc mamy w rękach i w naszym sercu. Pierwszym krokiem do poprawy związku jest introspekcja. Zapytaj siebie, jakie myśli i emocje ja przenoszę do tej relacji. Czy skupiam się na miłości, na wdzięczności, na zrozumieniu? Czy może bardziej skupiam się na krytyce, frustracji i rozczarowaniu? Pamiętaj, że to, co my dajemy, wraca do nas. Jeśli chcemy więcej miłości i harmonii, to musimy najpierw zasiać te ziarenka w sobie. I w Złotej Księdze Saint-Germain często powtarza się, jak ważne jest utrzymywanie wysokich wibracji. To dotyczy również naszych związków. Powinniśmy praktykować wdzięczność za swojego partnera. Każdego dnia znajdź chociaż jedną rzecz, za którą jesteś wdzięczna. Ja wiem, że to nie zawsze jest proste, ale postaraj się. Może to być coś małego, jak poranna kawa przygotowana przez niego, albo coś większego, jak jego wsparcie w trudnych chwilach. Wdzięczność otwiera serce i pomaga nam skupić się na tym, co dobre. A o to w tym wszystkim chodzi, prawda? Kolejnym krokiem jest komunikacja. I często zapominamy, że nasze słowa właśnie mają tam ogromną moc. Ja to powtarzam cały czas. Zamiast krytykować, postaraj się wyrażać swoje potrzeby i uczucia w sposób, który buduje, a nie niszczy. Saint-Germain uczy nas, że nasze słowa to narzędzie tworzenia rzeczywistości. Dlatego wybieraj je mądrze. Słowa oczywiście. Kiedy mówisz o swoim związku, używaj słów pełnych miłości i wsparcia. Przebaczenie to kolejny kluczowy element odbudowy związku. Często trzymamy w sobie urazy, które są toksyczne, które niczym toksyczne substancje, one zatruwają naszą relację. Przebaczenie nie jest aktem słabości, absolutnie. Przebaczenie jest aktem ogromnej siły. Wybaczenie to uwolnienie siebie od ciężaru przeszłości po to, by zbudować lepszą przyszłość. Przebaczanie innym, ale także sobie. Za błędy, za słowa wypowiedziane w gniewie, za chwilę słabości. Saint-Germain również przypomina nam w swojej Złotej Księdze o znaczeniu obecności, takiej prawdziwej, pełnej uwagi obecności w relacji. W dzisiejszym zabieganym świecie często zapominamy o tym, by być naprawdę obecnym dla swojego partnera. Zróbcie wspólnie coś, co sprawia wam radość. Bez rozpraszaczy, bez pośpiechu. To mogą być spacery, rozmowy przy herbacie, czy tam kawie, czy tam winie. Nawet czasami wspólne milczenie. Chodzi o to, żeby być dla siebie nawzajem. I na koniec, bo ten podcast jest bardzo krótki, pamiętaj o miłości własnej. Związek jest odbiciem tego, jak ty traktujesz siebie. Dbaj o siebie, o swoje potrzeby, o swoje marzenia. Znajdź czas na to, co cię uszczęśliwia, co dodaje ci energii. Bo kiedy ty jesteś szczęśliwy, szczęśliwa, spełniona, to przynosisz do związku najlepszą wersję siebie. Odbudowa i poprawa związku to jest proces,
który zaczyna się w nas samych. Mamy w sobie moc, aby tworzyć miłość i harmonię w naszym życiu. Naprawdę. Wykorzystaj tę moc świadomie, żeby zbudować relację, która będzie dla Ciebie źródłem radości i spełnienia. Dziękuję, że jesteś tu dzisiaj ze mną. Mam nadzieję, że te myśli przyniosą Ci inspirację do działania i wprowadzenia pozytywnych zmian w Twoim życiu, w Twoim związku. Pamiętaj, że każdy dzień to nowa szansa na zbudowanie relacji pełnej miłości i zrozumienia. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Ciao!